Kolejny odcinek z Skitskana z PlayStation 4, Miasto Ogrodów, Miasto Szczęścia, nasze tutaj w naszym scenariuszu Green Cities. Dobrze, co tu mówić, od razu zaczynamy nasz odcinek, ponieważ trochę, tak, trzeba porobić tutaj różnych rzeczy. Na pewno dziś, po co mówić, że na pewno dziś się tym zajmiemy. Zrobimy dzisiaj ten węzeł, bo dopiero teraz poliłem to miasteczko, więc teraz przypomniałem, że tu mamy zrobić ten węzeł i go dzisiaj zrobimy. Zrobimy też również autobusy. Tam gdzieś mieliśmy je na pewno puścić. Że pewnie zbytnio gdzie. Chyba gdzieś tu miały jeździć autobusy jakieś nowe. Tak, spokojnie je tu porobimy, ale... Popyt, który trzeba tutaj zrobić. I to dopiero był początek odcinka. Już od razu mi padł. Więc naprawdę całkiem nieźle bym wręcz powiedział. A tak, tu kupiliśmy sobie jakiś czas temu te nabrzeże całe. I sądzę, że to jest dobry pomysł, aby je wykorzystać trochę inaczej, tak jak tutaj wykorzystywaliśmy. A zrobić nabrzeża. Czekajcie, co? Coś się zawiesiło PlayStation. Chwila. Jak to? Coś się komunikaty od PlayStation trochę zawieszały, bo... Cały czas miałem informację, że coś, że wykryto nowe urządzenie audio. No, tak się dzieje niestety czasami. Jak robi się dużo rzeczy dla nas. No cóż. Dobrze, że już na razie póki co to całkiem dobrze działa, więc tego się trzymajmy. Tak, tu jest ta nasza stacja z wodą nawet. Ale dobrze. Nie mam teraz w tym momencie, a cudowny moment nie będziemy się zajmować. Zajmijmy się od tego, że tutaj te plamy mają dalej płynąć właśnie. Które tutaj sobie dopływają do tego miejsca. I chcę, żeby tutaj promy głównie były właśnie używane. I a propos tego, że promy mają być głównie używane, to wam powiem właśnie, że ta linia metra tutaj skręcała i tutaj jechała tędy. Wywaliłem ją, ponieważ według mnie zbyt bardzo była używana przez ludzi na części korzyść metra, w sensie promów. Bo to trochę mi się nie podobało, że wszyscy korzystają tylko i wyłącznie z tego, gdzie ja bym wolał, żeby to trochę inaczej wyglądało. No tak, ty potrzebujesz wody, to ci wodę tutaj zapewnimy. I tak, trochę się ta dzielnica będzie inaczej wyglądać w tymże miejscu. I tak, tutaj jest, tu widzę, że dzielnia jest. Okej, dobra, i ta dzielnia też również tutaj jest. Świetnie, dobra. To sobie tutaj przyciągnijmy i on będzie właśnie na tych bulwarach, jak się tutaj ciągnęła, tak cały czas się nie ciągnie. Okej, dobra. I tutaj również. Tutaj jest ta i tutaj tą, ponieważ no, by się przydało. Jak ją tutaj rozbudujemy, to ten bambaj tutaj będzie też trzeba trochę poprzekręcać. No, zobaczymy jak wyjdzie. Bo głównie musimy, niestety aktualnie zobaczyłem, ponieważ mamy już 30 tysięcy ludzi, to położyć nacisk na ten handel, żeby jak najwięcej było go właśnie tego niskiego rodzaju, tego ekologicznego. A żeby było go więcej ekologicznego, to tylko niestety da się to teraz już zrobić w jeden sposób na tym etapie gry. Mianowicie nie robić dużych sklepów ekologicznych, bo to się nie opłaca, tylko robić dużo małych sklepików ekologicznych. I tylko w ten sposób aktualnie mieć się to będzie opłacać. Co jest dziwne, ale no cóż. Ale no cóż, tak czasami niestety jest. Dobra, tu dojedziesz. I stąd się tu podłączysz z tym, tam jakaś górka się zrobiła. No akurat. Akurat to nie powinno mnie dziwić, bo tutaj to jest coś górzysty ten. Dobra, i tutaj z tym. No, proszę bardzo. Tak, te bambaje na górze. Tutaj na razie nie będzie bambajów. O. A bo dobra, zróbmy już niech, żeby były bambaje, żeby się tutaj nie cieszyli, że są drzewka teraz, a że później im usuniemy. Niech mają już teraz. Bambaje. Ma tu będzie chacę górą. I tam dalej to będziemy jeszcze myśleć jak robić. No tak, tutaj za chwilę
po to co czekać za chwilę. Najmniej, żeby się teraz już budowali tutaj w tym rejonie. I tu po całości im damy. Tu damy imki i tak. Już widzę co mi tutaj, czego mi tu brakuje. Widzicie, tutaj powinien być kolejny pit stop. Nasz promowy. Wystawmy go sobie tak tutaj. I do niego powinna dojeżdżać budowa. O, proszę bardzo. Tak i tak. I jeszcze jeden tam dalej, właśnie tutaj na końcu byśmy mogli, właściwie, czy mógłby nie postawić. Dobra. No, tak, tutaj będzie całkiem źle. Tak, 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 dobra. Okej, okay, i play. No. Proszę bardzo. To wy się tutaj budujcie, zaraz podłączę wodę. Bo to będzie oczywiście jedna z pierwszych rzeczy, na którą będziecie... panie, nie mam wody. Dawaj pan wody i tak dalej. Zaraz mam problemy. Ale spokojnie, na razie spokojnie. A, tu sobie trochę to odpłynie, żeby mógł jakieś parki fajniejsze tutaj powmontowywać, co fajniejsze. Tu po prostu będzie sobie tak płynąć. Tak. I tak, dobra. Teraz tak, linia, która tu będzie dojeżdżać, to oczywiście będzie ta linia. Żeby nie było. To chyba nas was nawet nie powinno zdziwić, że to jest ta, a nie żadna inna linia. Tak, teraz było mniej, teraz nie pojawiło się żadne odcinki, bo musiałem po tym ostatnim live odpocząć trochę też. Też czasami jest, ja muszę odpocząć. I to był właśnie jeden z tych momentów, kiedy ja to robiłem sobie. Właściwie nie wiem, czy by tam mieliście jakieś odcinki, ale coś tam się pojawiało. No, tu widzę, że jest woda wszędzie, poza tymi naszymi tymi. Nie mam co mówić, bo to jest wyższa szkoła. No, badajmy sobie tutaj i tutaj aktualnie. I żeby tutaj coś jeszcze wmontować, to tak. W sensie takie małe się powinno powchodzić, ale coś takiego to nie wiem, czy jak gdziekolwiek tutaj wcisnę, czekaj, mogę coś tutaj. Nie, nie ma, nie ma. Jednak ten nasz dom to musi tutaj odpłynąć trochę bardziej. Dobrze, żeby tutaj trochę zafantazjował. O. Dobra, tutaj proszę bardzo. Ładną fantazją poleciał. Dobra, tutaj dzięki temu możemy dać sobie nawet tutaj gdzieś molo. Dobra, świetnie. I ta nasza nawet restauracja na pomoście też czemu by nie w końcu się tutaj gdzieś zmieści. O, proszę bardzo, tutaj. Tak, tutaj im więcej tych parków tutaj wciągamy, takich tych małych, to oni tym bardziej będą tutaj już bardzo szczęśliwi na samym początku. Tutaj i... No tutaj, nie, tu już się nie podłączysz. To nie będzie ciebie. Nie podłączysz się, to nie ma. No, przyspieszmy czas. Nie wiem, czy ja w końcu włączyłem ten dzień, typ dnia i noc. Tak, włączyłem. Bo się robi noc. Jakbym nie włączył, to by nie robiła się. No a tutaj sobie zrobimy dojazd. I tu dajmy sobie na razie, żeby to się łączyło. Tu. No. Tu się to całkiem nieźle robi. Tak, tu mamy nasz ten handel. I my teraz się zajmiemy właśnie tą dzielnicą, żeby trochę ją... A nie, nie musimy, no ma. Chwilowo nie musimy. Więc jak nie musimy, to łapmy tę okazję. I się teraz tutaj, no ma, to jednak musimy. To jednak musimy przerzucić. Na dzień. I ten musimy też włączyć się z tym na pauzę. No ma, jakby to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. No ma tak. Mamy dwie stacje metra, które są już postawione, to jest dobry początek. Tam jest, tak, one na siebie nachodzą, co jest najciekawsze. Mamy dwie stacje metra, dwie linie bombowe aktualnie. Jedna stąd, a jedna stąd. I ta stąd będzie tutaj po prostu skręcać, o, w tymże miejscu. Jakoś, no mniej więcej w ten sposób. Będzie sobie tu przejeżdżać. No, to akurat coś takiego, co widzieliście już raz w jednym z moich tych miejsc. Czekaj, to sobie ten budynek może jeszcze przesuniemy o kawałek. Ogólnie ostatnio to gram dużo w innego City Buildera, tylko dlatego, że... No. Tylko dlatego, że tam jest multiplayer. To grałem ostatnio dużo w SimCity. No, ale no wiecie, no. SimCity to nie powiecie mi, że nigdy w to nie grałem. SimCity T6 to najnowsze. No, ono jest już dosyć stare, bym powiedział, ale mimo wszystko jest o wiele bardziej zbugowane niż SimCity, City Skylines i nawet nie dorasta do 5 City Skylines,
ale jednak mimo wszystko to jest SimCity i multiplayer, którego tutaj nie ma. Tak, gram sobie z kolegami. Tutaj, stąd, będą właśnie dwie linie wjeżdżać, bo jedna będzie jechać tam dalej, druga tutaj. Tu się zastanawiam, jak puścić tą drugą linię, bo możemy albo ją przepuścić przez to, i tutaj będzie w dwóch kierunkach kawałek tego torowiska i tutaj będziesz później wjeżdżać, albo przepuścimy ją po prostu tutaj i tu gdzieś jej wjedzie w drogę. Może niekoniecznie bym chciał w tą, byłoby o wiele w sumie milej, gdyby jechała to tędy, tu, tędy, tu i gdzieś tutaj sobie zrobiło kółko. No, mimo wszystko. Chociaż z drugiej strony, jakby pojechała sobie tam, tędy, to by tak ładnie tutaj podciągnęło, to wszystko podłączyło. Tak, bo tu jest jedna, na przykład ta jest ta linia bombajowa, która tutaj dojeżdża sobie i ona, ta linia, będzie jakoś jeszcze sobie... Jakoś jeszcze sobie będzie jechać to tędy. No ma, to tak, to zrobimy, żeby tutaj wjeżdżało... Po prostu może przejedzie to sobie przez to wszystko, bo niech, nie wiem, czy mi się tutaj trochę tutaj o, z tą częścią jeszcze korespondować aktualnie. Tak się zastanówmy. Bo co ja bym tutaj musiał zrobić? Nie ma, może niekoniecznie. Może niekoniecznie. W sensie, czekaj, bo tak, i tutaj są dwie linie bambajowe, które trzeba puścić. I jedna jedzie sobie tutędy i bym wolał, żeby gdzieś tu był punkt styczny z nimi. Więc tą linię można by, bo ona tutaj będzie stąd wyjeżdżać. Można byłoby ją dopuścić właściwie o, do tej tutaj. I zabić, żeby tutaj się po prostu gdzieś stykały. Jedna będzie jechać tą trasą, druga będzie jechać tą trasą, tu się zetknął. Ze sobą ta będzie wyjeżdżać tędy, dojedzie tutaj i tutaj będzie miała pętelkę. Ta będzie jechać tą częścią, faktycznie, będzie jechać tu. Tu się jakoś ze sobą zetkną, później tutaj wykręci i prawdopodobnie się przejedzie tędy. Tu za jakieś kółko możemy dużo zrobić nawet, bym powiedział. Na mata są te dwie linie. Jedna linia, z czego jedna to będzie po prostu to, co ma aktualnie o tym przystanek. Te dwie normalne to będą jechać tam sobie dalej. A to natomiast jeszcze zrobimy sobie miejsce na jedną pętelkę na przyszłość w tym kierunku. Bo sądzę, że prawdopodobnie tam coś wyjdzie, czy nawet gdzieś tutaj pewnie będzie się działo jeszcze. No ale tak, to musimy bardziej wykręcić. Trzeba zrobić więcej miejsca. Bo w takim wypadku to naprawdę cienko będzie tutaj z miejscem. Roma. Tak, tutaj jak najbliżej metra oczywiście. I stąd sobie będzie już to mogło wykręcić. No, ale tutaj tak akurat się przejedziesz już tędy. Tutaj może jakiś park zrobimy, właściwie to w sumie tutaj nie ma żadnego jeszcze parku, takiego dużego. Więc to by nie było aż takie złe, żeby tutaj zrobić jakiś park. Jeżeli ten bamy po prostu przez ten park przejeżdżał. Taki bezpłatny nawet bym mógł zrobić ten park. No tak, tutaj ładnie to dojeżdża. Tu jest naprawdę całkiem nieźle to dojeżdża. Teraz tak, ten plac trzeba przenieść, plac Lazaret. Tutaj. Gdyż iż po nie... Tu będzie połączenie, przejazd. Bo tu nawet można by go puścić. Nie wiem, czy górą czy dalej. Można i by górą go puścić. No tak, on będzie. To będzie ta linia stąd. To przerzućmy sobie teraz tą linię stąd, żeby ona tutaj dojeżdżała. To tak, ona będzie tutaj skręcać obok metra, no to czemu by nie właściwie. Tu i tu będzie czekać sobie dalej. Tu kawałek. Kawałek, żeby aż tak daleko to też nie było. Dobra, tu sobie dojedziesz dotąd mniej więcej i stąd będziesz wjeżdżać tutaj i tu pomiędzy tymi blokami się wykręcisz. Czekaj, tu trochę kiepsko skończyliśmy. I zapisywanie gdy, no oczywiście. Jeszcze dzisiaj chcę wyskoczyć na rower. Nie wyskoczę coś koło, znowu 18, jak było ostatnio, ale dzisiaj to akurat mam już bardziej lepszy plan. Właściwie to mam po prostu plan. To zbytnio jechałem tak sobie, a się przyjadę. No i się przejechałem. Dojechałem do domu, znowu coś po 21. Ale dobra, zobaczymy jak będzie teraz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ale dzisiaj to stwierdziłem, że już chcę wam nagrać te odcinki, bo później nie będę mieć jak ich nagrać. A stwierdziłem, że nie no, przydałyby się te odcinki. Dobra, to tak, tu mamy ten wjazd, to się nad nim zastanowimy.
Teraz tak, tu będą te dwie linie i teraz musimy jakoś to zrobić, żeby to właściwie działało. Tak, tu będzie właśnie ta droga w dwóch kierunkach. Tu również będzie droga w dwóch kierunkach. I do jakiego miejsca? Tak, właściwie to gdzieś tutaj, to moglibyśmy zrobić ten przejazd. Albo czekaj, 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 czekaj. Tutaj zrobimy, żeby to po prostu wykręciło tę linię. O! Tu. Tutaj, tu sobie wykręci. Powiedzmy, że do takiego poziomu. I tutaj dojedziesz do tego miejsca. No dobra. Dobra, dobra. Stąd tutaj będzie właśnie to miejsce, gdzie się będą mogli przesiadać. Jakby coś. Dobra. Tak, tu zrobimy taką jakąś po prostu kładkę czy coś. Jeszcze nad tym pracujemy. Nad tym właściwie to ja pracuję jeszcze aktualnie. I tak, dokąd by tu mamy podjechać? A, tu mamy trochę wykręcić. Tak, tu trochę tam dzielnicę tam no, pośrodkujemy, jak widzicie. Ale spokojnie, nie będę tak źle. Koniec końców. No ma, no i tu bambaje. Tak, nie, tu nie będzie bambajów. Tu będzie ta poprzeczna, jak była poprzeczna. No, będzie lepiej. O, cały czas pamiętała, jak jedzie, świetnie. Tak, tu to będzie przejeżdżać sobie tu. I gdzieś tu dojedziesz. No. Dobra, to bym powiedział, że nawet jest lepiej. I tu po prostu będzie jedna kierunkowa, która będzie jechać sobie tędy. I druga w drugim kierunku. No tak, tu im większa ta kółeczka będzie, tym lepsze. Ciach, ciach. Nie, tu tędy nie możesz, to tędy się przejedziemy. Tędy, tędy, tędy i tędy. Dobra, no i teraz tak. Jeżeli dobrze zrozumiałem, załapałem, to jest... Tu jest w przeciwnym kierunku, no a tu jedzie dobrze. Tu jest złym. Tu również jest złym. I tutaj zmienimy. Ciach, ciach, ciach. No i tu mamy teoretycznie zrobioną już tą całą część. Czyli dojeżdżasz, jedziesz tu i tu mamy po prostu teraz w tym momencie dwie linie, które będą wyjeżdżać. No dobra. I po prostu takie kółeczko sobie wystarczy zrobić. Tak, po prostu, oczywiście, to jest takie po prostu. Jak ja czasami czytam właśnie, jak wy mi tutaj mówicie, jak ty to robisz, a ja mówię, po prostu. To jest oczywiście po prostu. Ja wiem, ja naprawdę rozumiem, że czasami dla was może dla mnie to jest po prostu, ale dla was nie, ale to jest po prostu. No ma, tutaj dojedziesz i tutaj po prostu będzie jedna część, która będzie po prostu sobie... To jeszcze zaraz obmyślę, jakby to zrobić, żeby tutaj faktycznie to jakoś nie wykręcało też zbyt mocno. O, o, o. Dobra, dobra, dobra. Łapię to, łapię to. Podoba mi się to. No, to teraz tak. Mamy tutaj jeszcze tą jedną, co idzie tutaj górą sobie. Właściwie jakbyśmy tutaj zrobili takie kółko, to nie byłoby zero. Albo robimy tu, albo gdzieś tu. Ale tu bym zrobił dla tej przyszłościowej linii. Tak. I tu nawet można było zrobić duże kółeczko. Żeby ono tutaj z góry wjeżdżało. Tak, na bogato bym raczej powiedział. Dobra. Czekaj, czy tutaj jeżeli sobie podniesiemy tu. Dobra, tu sobie zjedziesz, świetnie. Dobra, no i tak. Tu sobie gdzieś tam zjedzie. Tu będzie wykręcać dalej. Okej, okay, ładnie. Ładnie, ładnie. I tutaj sobie ładnie, elegancko wjedzie. Dobra, to mamy zrobione. Tak, tu będzie naprawdę całkiem niezły ten rozjazd. Zaś tutaj spokojnie, o. Sobie tu będziesz jechać do góry. Tak, tu trochę ten handel tam zetniemy, ale to nie powinien być jakiś duży problem. Czekaj. Tu dajemy sobie na razie tyle. Później jest raz, dwa. Dobra, to zrobimy to już normalnie. My też nie chciałbym się tylko tym zająć. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. I ciach. Dobra, widzę, że nie trzeba było aż do czterech dobijać. To zróbmy, żebyśmy nie nabijali też. Raz. Dwa,
3. Dobra, stąd, tu. I tak, czekaj, tutaj będzie dojeżdżać. To, powiedzmy, że gdzieś mniej więcej do takiego poziomu. I tutaj będzie wykręcać. Właściwie tutaj, jakby to już tutaj zjechało sobie na dół, to byłoby nawet mi milej. Dobra, i tutaj to, dobrze. I stąd będzie tutaj dojeżdżać. Dobra, no i tak, tutaj. Tu. A, i to jest przeciwnym kierunku. No, to zaraz wykręcimy sobie. No, faktycznie weszło, że jest w przeciwnym kierunku. Jakim cudem? How is it possible? Nie, to jest how is it impossible? Dobra. No i zmieńmy teraz tutaj wszystkie kierunki w przeciwną stronę, więc tutaj właściwie no, to będzie nawet lepiej, bym powiedział. A, bo tu będzie sobie zjeżdżać. I tu będzie sobie wyjechać. Ten zjazd możemy dzięki temu zrobić sobie może bardziej spokojny. A, czekaj. Powiedzmy, że tu dojedziesz sobie dotąd. Tu możesz już mniej więcej zjechać na dół. I tutaj się podłączysz. Albo ewentualnie można by też po prostu po ludzku podnieść tutaj teren. Tak, ja już z przyzwyczajenia wiedziałem, gdzie to jest. Nawet jeżeli ikonki się jeszcze nie poświetliły, to było dobre. Dojedziesz tu, podłączysz się tu. Dobra, to jest dobrze zrobione. Ta pętla też jest dobrze zrobiona. I teraz ostatnią pętlę tutaj zrobimy. Tylko ją jakoś tutaj ładnie jeszcze wkręcimy. Dekorytacjami tej części może być, nie będziemy się już dzisiaj zajmować, tak? Tak po prostu jakiś mam nadzieję. Raz, dwa, trzy, okej, okay, dobra, widzę ból. Dzisiaj ja rozumiem, nawet rozumiem, czemu jest taki tutaj duży ból. To tu zrobimy sobie zjazd w dół, bo tak będzie bezpiecznie. W sensie, tak jestem przekonany, że faktycznie to mi się uda zrobić. A tak to nie do końca. Dobra, to tak, tu zjedziesz w dół. Okej, okay, dobra, no i tak, tutaj jest ten tunel. Okej, okay, i tu nie podjedziesz, to nie na właśnie. Dobra, tak, tutaj będzie raz. Świetnie, tu dojedziesz do tego i tu podłączy się z tym. Na magii tu wam. I teraz stąd wystarczy zrobić jakieś kółeczko. Dobra. Jedziemy. Tu. Czekaj. Tak. I tak. Dobra. Naprawdę całkiem nieźle tutaj to weszło. Teraz tak. Tutaj, żeby to podłączyć i ładnie wyglądało, sobie zrobimy. Czekaj. Rozumiem, że tutaj się nie da przycisnąć pomiędzy tymi dwoma. No najwyraźniej. Tutaj. Okej. Okej, no, tutaj to nie zrobimy przejścia. To się możemy zrobić tak. Czekaj, teraz chyba z tego co kojarzę. O, właśnie. I teraz po prostu ulepszyć. A tutaj nie, tutaj trochę i tak wywali budynki, jeżeli ulepszy. Co nie? No właśnie. Ale chyba będzie ładnie wyglądać, jak to zrobimy dojście. Więc je zrobimy mimo wszystko. I tutaj będzie dojście. Okej, okay, dobra, tu ładnie dochodzi też również. Stąd miałoby być dojście. Okej, okay, miejsce zajęte. Miejsce już nie jest zajęte, świetnie. Tak, jakieś... Gdzie ja chciałem? A, tu miała być kładka pomiędzy tymi dwoma miejscami. No to zrobię najpierw tutaj kładkę i zaraz... Zaraz wrócimy do tamtej części. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Dobra, teraz tak. Tu będzie dochodzić. Tu będzie schodzić. Okej, okay, świetnie. Tu będzie dochodzić gdzieś. Tu i tu będzie sobie schodzić w dół.
Okej, świetnie. I tak, to tyle. Właściwie to tyle będzie. Tutaj możemy dodać jeszcze przejście. Czekaj. No chyba, że coś takiego nie się działo. No, przejście będzie? Będzie przejście. Świetnie, tu jest ładne przejście. Tak by też weszło takie przejście. Jest akurat dużo miejsca. To powinno wejść teoretycznie. No, też nie bardzo. No, to tu mamy podobne ładne przejścia, wejścia i w ogóle. Tu można właściwie zrobić też zejście. I tu podłączyć to ze sobą. Tutaj też bardzo macie wejście. I tu również. Dobra. Tutaj połączenie pomiędzy tym a tym. Czemu by nie? W sensie to jest przyszłościowe, to całe tutaj o to. Ale jeżeli już będzie na czymś, na takim etapie, to będzie wiedzieć o wiele lepiej. No a dalej, tak, tutaj te wszystkie bambaje będą zjeżdżać. A tutaj zostawimy, w sensie to zostawimy połączenie tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu bambaje mogły się przemieszczać pomiędzy różnymi częściami miasta. Ale normalnie ich tutaj oczywiście nie będzie, jeżeli o to chodzi. No ma tak, tu są przejścia pomiędzy tym. Teraz by się przydało zrobić tu jeszcze przejście pomiędzy tym. No i oczywiście przejście pomiędzy tymi dwoma częściami. O, dokładnie. Bardzo ładnie. Tutaj też ładnie. Tutaj nie wiem, czy ktoś z tego będzie skorzysta, ale może. Dobra, tutaj się to połączyło. Tutaj. Tu dojdzie dotąd. Dobra. I stąd tutaj będzie taki skrócik do tej części. I tak, tu by się przydało tam przejście na drugą stronę, ale nie mam jak go tutaj zbytnio zrobić. Ej, tu naprawdę by się przydało przejście na drugą stronę. No ma, to musimy je zrobić. Już nawet nie to, że nie wiem jak mam je zrobić, tylko tu musimy je zrobić. Raz, dwa, trzy. Dobra. Przejdziesz sobie tutaj i tu będzie w dół. Świetnie. Tu podłączysz z tym. Dobra. Tutaj podłączone, tu podłączone. No to teoretycznie w tym momencie da się tutaj pomiędzy tymi wszystkimi częściami tegoże miejsca dotrzeć. Czekaj. Czy tu się podłączy? Powinno. Było, niebieskie. No, no ma. I tu mamy jeszcze podłączenie. No. Teraz włączmy play. Trzeba nie przerzucać oczywiście chwilę, ale powinno to zrobić w miarę szybko. Tu dorzucimy wam pocztę, proszę bardzo, bo czemu by nie? I tutaj, czekaj. W taki sposób zrobimy wam jeszcze dojazd drogą. Też żebyście mieli jakiś dojazd normalny. No tak, tutaj te wszystkie gadżety wodne, no niestety potrzebują ekstra wody do podłączenia, nie. Ale to już zrobiliśmy, no i teraz tak, to się będzie tutaj przerzucać. Czyli po prostu wystarczyłoby usunąć tutaj tę linię. I tak, co to za linia? Ta linia nie ma nie dojeżdżać tutaj, tylko ma dojeżdżać tutaj, dobra. Świetnie. To usuwamy. A, bo tutaj nie działa. No tak czy siak tamten przystanek jest do usunięcia. Natomiast, ojejku. Natomiast tutaj jest tłum. Tu jest naprawdę wielki tłum. Będzie jechać sobie tutaj ta linia z kolei. Tak. Tu będzie właściwie kolejny przystanek. Tu będzie ładne dojście. No tutaj to akurat chyba jest pewne, że tutaj będzie przystanek. Tak, bo tu ma być te przejście pomiędzy tymi dwoma liniami. Dalej, tutaj jak sobie przejdziesz już pomiędzy tym wszystkim, to tutaj będzie, o, trzeba co, kolejny. No i tu przy tych w miarę różnych miejscach po prostu tam coś ci wrzucamy. Tutaj sobie zrobimy może wcześniej. No, bo tu będzie tutaj, w tymże miejscu. Tu. Dojedziesz sobie tutaj trochę. No trochę za tą stacją metra. No i jest w miarę niedaleko. Nawet tutaj oczywiście obok tego przejścia naszego dla pieszych. Bo czemu by nie?
właśnie a propos tego przejścia. My tu w końcu nie zrobiliśmy z tej strony takiego zwykłego. To zróbmy. Dobra, to normalne i tak dobrze wygląda. Wracając do naszej linii, którą tutaj budujemy. Albo już jej nie budujemy. Dawaj. Przestawmy je może tutaj. O, to od razu trzeba pojawić. Dobra, cieszą się, świetnie. Dobra, kolejny przystanek będzie po tej stronie. Tu będzie jeden taki wspólny, których nie lubię zbyt wiele robić. I tu dojedziesz później. No, nie wiem, czy ja tu muszę tylko zrobić coś takiego. I on tu się przestanie, nie wiem. On tu po prostu ma takiego baga, bym powiedział. I chwilowo to naprawdę nie mam zbytnio co z nim zrobić. No ma, to tak, tutaj idzie ta sobie linia, o ta. Ta, tu ma przystanek, tu bym nie ma. No i tutaj będzie właśnie sobie skręcać to. A, tylko tutaj nie podłączyliśmy jeszcze wszystkiego z tego co widzę. Dobra, to teraz jest podłączone. Dobra. I tędy teraz jedzie jakaś inna linia. Ten się tutaj odstawi. I jego kolejny przystanek będzie usytuowany. No właśnie gdzieś tutaj obok tego naszego centrum tutaj wszechświata przesiadkowego, żeby nie było aż tak daleko. Kolejny przystanek będzie właśnie na wyjeździe tego naszego centrum. Chociaż to nie jest aż taki dobry pomysł. Zróbmy może go tu. Tak, bo jak tu będzie zbyt dużo tych przystanków, to się podobią tu komplikacje, bym powiedział. No i na razie będzie tutaj po prostu jeden taki na wyjazd. I póki co tutaj będzie jeszcze jeden. Dobra. No i tak. Tu będzie się teraz działo, bo za chwilę będzie się działo naprawdę. Na razie sobie zróbmy, że jest wszystko w miarę ok. I rozumiemy o co właściwie chodzi. Dobra, tutaj się to podczepia. Ładnie, wszystko pięknie. Tu, o właśnie, tutaj się wykręcają, więc tu, proszę bardzo. Tutaj, gdzie jest kolejny? No, niekoniecznie, już ten mi się bardziej podoba. Tak, tu się może. O, przechodzą. No, w sensie teraz to jest nos, to jeszcze mniej z tego korzysta ludzi. Ale będą korzystać. Jak ja mówię, tak będzie. No, natomiast tutaj, żeby korzystali z tego przystanku, tu trzeba niestety zrobić mi dojścia. Coś niestety muszę zrobić od siebie. Żeby niech tutaj rzeczy dobili. No, ale, ale teraz to już znaczy będą korzystać na pewno. O, tu się już widać, że nasz Bambaj tutaj już kursuje. Świetnie, to jest dobra wiadomość. Tu kolejny przystanek będzie. Tak, to jest długi odstęp od tamtego miejsca, ale niech już rzecz będzie. I tu będzie kolejny. Właściwie to byłoby idealnie. O, żebyś był. On tutaj będzie. Tak, bo tam będą się robić niezłe tłumy. Właściwie to będą wszędzie się robić tutaj tłumy. No, ale jak będzie w ten sposób, to całkiem nieźle. No ma, to tak, tu macie podłączenie do tej linii, jakby coś. To wszystko bym powiedział, że całkiem dobrze działa. I teraz tak, widzę, że jest jakiś niezły, naprawdę niezły problem. Brak wystarczającej liczby osób kupujących nasz produkt. Co oznacza, że potrzebny jest w naszym mieście przemysł. Inny, normalny, zwykły przemysł. No ale no cóż. Nie mam zbytnio pomysłu, gdzie go wmontować w tym momencie. Ale powiem wam tyle. Niestety to będzie na tyle dzisiejszego odcinka. Jedną rzecz zrobimy teraz jeszcze. To włączymy na opróżnienie tego cmentarza i postawimy gdzieś obok niego krematorium. Możecie jeszcze zróbmy inwestycję krematoria w naszym mieście i kończymy dzisiejszy odcinek. Niestety, ponieważ skończył się czas na niego. Skończył się czas, a dzisiaj to akurat w miarę to jest już dla mnie naprawdę niezły czas, ponieważ ja jeszcze muszę zrobić parę innych rzeczy. No, tutaj dojeżdżasz, tutaj jest całkiem nieźle. Jak jest z edukacją? Edukacja na szkołę, na lobby, oczywiście zawsze. Zawsze nie domagają ostatnio. No, postawmy. Polajs. Postawmy, no, że tutaj jest duży polajs. A co jest z fire? Tu jest kiepska z fajerami, to można postawić taki mały, może. O,
Tutaj by ani wszedł mały. Natomiast tu możemy postawić nawet duży, bym powiedział. Albo tutaj ten tu się bardziej to by przydało. O, i to koniecznie. Natomiast tutaj możemy postawić taki mały. On tam przyciągnie im prąd, może niekoniecznie wodę. Ale zobaczmy, czy prąd przyciągnięty. No, nie przyciągnięty. No teraz już przyciągnięty. No i miejmy nadzieję, że będzie to całkiem nieźle funkcjonować. A, tutaj nawet ludzie zaczęli wysiadają i idą tam dalej. No to całkiem nieźle. No dobra, to jak już zobaczyłem tych ludzi, to tylko i wyłącznie aktualnie, póki tutaj jeszcze po prostu nic nie ma, to damy im tutaj przejście. Tu. I tu będziemy mogli dojść. W takim wypadku tutaj po prostu przystawimy też ten przystanek, abyście go mieli bliżej. O, jakby coś. Możecie się tutaj dochodzić. No bo zwolnijmy czas. Zobaczmy, jak jest tutaj z komunikacją. No dobra, ta linia tutaj widzę, że. Znaczy, nie aż tak. Tu już jest jedna osoba, teraz ten bambaj odjeżdża, świetnie. Jak jest z tą linią? No, czekaj, nie chodzi o... Tak, tam są już dwie osoby. Dobra, tu są dwie osoby, świetnie. Czekaj, to nie w tym kierunku. I tutaj jest sześć, i to w tym kierunku. No dobra, to całkiem ciekawa wiadomość. Dalej, tu jedzie ta nasza linia. Nie, to jest ta, co jeździ tutaj po kółku. I tutaj widzieliśmy, że było z 24 osoby, musiały czekać, skoro już są 24 osoby. Bardzo dobrze. I tu jest nasza druga linia, którą teraz puściliśmy sobie. Okej. I tu jest aktualnie 0 ludzi. No ale to pewnie kwestia czasu. No, zobaczmy, jak oni tu korzystają z tego na całkiem nieźle. Zobaczmy metro. Jak jest metro wykorzystywana tutaj ta linia. No, to ja rozumiem. Całkiem nieźle, naprawdę. Ta linia również całkiem nieźle. Czekaj. I jeszcze jedna mega linia, bym powiedział. Która jedzie tam. Dużo ludzi z niej korzysta, bym powiedział. Tak naprawdę dużo ludzi. I bym dorzucił chyba tutaj... Nie, nieźle. Powiedziałbym, że naprawdę nieźle z tymi pojazdami. Cały czas oni się tutaj kręcą. Tak, ale ponieważ on tutaj, ta linia właśnie metra przejeżdża z jednego punktu przesiadkowego do drugiego, to właśnie dlatego tu jest aż tyle ludzi z tego korzysta. Tak, swoją drogą tutaj dziwne, że pod tym nie zrobiliśmy stacji. Ale no dobra, niech już nam mi tu już będzie. A tu dosięgniemy sobie linię metra chwilowo, bo ona tutaj się nie będzie kończyć na pewno. Tylko ta inna właśnie tutaj będzie się dalej ciągnąć. A tamta, no to prawdopodobnie tutaj zakończy już swój bieg na stałe. Dobrze. Tym pięknym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę. To mam przygotowane na przyszłe już bambaje. Jak widzicie, całkiem ładną pokazówkę. Pokazową właśnie. Subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, czy tam jak wolicie tego dziwnego dzwona. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jeszcze mam jeden odcinek do nagrania. I powinno być całkiem nieźle. Dobra. Na zakończenie musimy zobaczyć, ile ludzi już z tego programu. Całkiem nieźle. Jeżeli 17 osób jest w tamtym, to dobry znak. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!